W międzyczasie podłączyłem zlew. No i robi się pierwsze pranie. Sprawdzam, czy nigdzie żadnych przecieków nie ma. A w międzyczasie robię barek. Teraz to jest wszystko obrócone, także nie patrzcie, że to jest w ten sposób. Ale muszę przykręcić najpierw jedną płytę do drugiej. I dopiero później ją będę obracał. Bym nie przeszedł na wylot, dopiero by to nie jaja. No nie, nie dałbym rady. Tu jest słowiteńko. Tu też. Dobra. I był tak samo. Ale krzywy. O, dziad krzywy. Dobra, bierzemy innego. Na razie tylko na dwa. I teraz tak, o Jezu, to już ciężko się zrobiło. Trzeba przymierzyć, czy wszystko jest dobrze. I dopiero skręcę na gotowo. Teraz tak, góra. Góra też idzie na docinkę, ale to będzie później. I chyba nie będę dawał na konfirmaty, tylko, bo to jest tak ciężki blat. Tylko tam kołki rozporowe na mamuta skleję i to będzie wsio. Czyli tak, tu jest równiuteńko. Tu jest równiuteńko. Tutaj troszeczkę, ale to chyba tam. Jak tu wygląda sytuacja? Tutaj mogę leciuteńko przesunąć. I tutaj bym mógł jeszcze w tą stronę ciupeczkę. Ciężko będzie. To leciutki zapas. Celowo zrobiony. Troszeczkę w tamtą. I co, i tak by będzie? Będzie? Będzie, dobra. Tu jest, tu jest. Tu jest. I tam też jest, dobra. Gra i buczy. W ten sposób mogę tą dolną przykręcać tam od środka do szafki. I to już będzie na gotowo. Później muszę. Miałem najpierw blat dociągnąć, mówię, kurde, tam dociągnę, później tu mi się nie zgra. Dlatego najpierw to muszę zrobić na gotowo i dopiero będę docinał tutaj ten blat, żeby był na równo. Teraz sobie do końca przykręcę, obrócę i później się odezwę. No i teraz tak, ustawione już mam na gotowo, znaczy na gotowo, na sucho, na gotowo, o, może tak. Tutaj od spodu już mam przewiercone, żeby przykręcić ten kawałek do blatu, ale na razie tego nie mogę zrobić. Muszę zrobić otwór na kołek stabilizujący i tu gdzieś mam o, takie ustrojstwo. Tak, tutaj jest ten, tu chowamy, o i w tym miejscu, nie w tym miejscu. Zaraz muszę sobie zobaczyć, żeby to dobrze zrobić. Tu będzie z tej strony,
albo muszę dać z tej strony. Z tej strony będzie tutaj. Ale tam nie wywierca, nie. Dobra, musi być z tej strony, bo to jest zachowana odpowiednia odległość. Tu jest taki dystans, żeby od brzegu było dokładnie tyle samo. I tutaj będzie wiercone i dokładnie tak samo w tamtej płycie, powiedzmy, że to jest ta płyta, która będzie szła na wierzch, to wtedy odwracam tak, o, i tu wiercę i powinny one się zgrywać. Jeszcze coś miałem zrobić. Aha, muszę sobie zmierzyć i założyć dystans do wiertła, bo też mam, żeby za głęboko nie wywiercić kołeczek. Troszkę więcej niż połowa kołka, tak mi się wydaje bynajmniej. 3,5 to jest 1,5, 7, dobra, jest więcej, jest 19, powinno być 17. No i co? I tak naprawdę by trzeba było już to wywiercić, a ja mam stresa. Czyli to jest schowane, tu jest wyciągnięte, dosuwamy i wiercimy. W sumie to ja mogę sobie to złapać jakimś ściskiem, co by mi się nie przesunęło. Dobra, teraz tak, to jest ta strona, czyli tu wiercimy otworek, a może tu, może na środku wywiercić kawałek dalej. Tak zrobię, tu kawałek dalej wywiercę. A czy tam będę miał później otwór? No nie będę miał. Dobra, to tu wiercimy. Dobra. I teraz dokładnie to samo muszę zrobić w tamtej płycie. Tutaj tak, no. Tylko że tam musi być to zrobione na dole. Gdzie tu jest? Tu jest cięcie. Trzeba pamiętać, że płytę obracam. Płytę obracam. I teraz to będzie z tej strony. Tu blokada, tam blokada, odblokowujemy. I to było pierwszy. I to był pierwszy otwór. Tu jest do końca. Tu jest do końca. Dobra. I wielcimy. Jeszcze raz. Tu jest góra płyty. Tak. Czyli jak obrócę, to będzie z tej strony. Dobra. Muszę troszkę przesunąć. Dobra. No i co? Teoretycznie powinno to się zgrać, nie? Czy tak będzie? Cholera wie, za przeproszenie. Czyli tak. Tu jest idealnie. No i tu leciutko wystaje, ale to tyle to już tam może być, to mi nie przeszkadza. O, dobra, fajnie. Czyli tam kołeczek w las. No i co? I drugą stronę dokładnie tak samo robię. Tu będę musiał leciutko później naciągnąć, żeby to włożyć.
i będzie gotowe. Kołeczki daję, tu nic więcej nie pójdzie. Dobra, odezwę się, jak będzie coś ciekawego. No tu jak macie takie blaty, które pewnie mało nie kosztują, nie wiem, bo to ja miałem w komplecie, także tu akurat nie wiem, to warto zastanowić się 5 razy, nie 2 razy, a 5 razy, czy z dobrej strony wiercimy, żeby później nie było, że trzeba poprawiać. Znaczy poprawiać, bo poprawić można w niektórych przypadkach. Tak jak tutaj zdecydowałem jednak, że przesunę, no i wywiercie na drugim otworze, żeby zlicowało mi się, bo tam leciutko miałem ciutkę przesunięte tam milimetr. Oj, drażniło mnie to. Tu jest dobrze. I teraz chwila prawdy. O, już widzę, że wywierciłem. Tutaj wywierciłem na brzegu, a powinno być kawałeczek dalej. Ale zobaczę sobie, czy tutaj, jak wejdzie mi, tu mi się zgra ładnie. Dobra. To muszę wywiercić tam otwór. Jeszcze jeden. To, o czym mówiłem. Sprawdzajcie po 15 razy. Chociaż tu u mnie w tym momencie nie ma znaczenia, bo po prostu będzie otwór, którego nie będzie widać. Czyli to będzie na której dłużej? Na środkowej. No, zamiast środkową to wywierciłem tą boczną. No w tym wypadku tutaj, tak jak mówię, to jest pikuś. O. Dokręcone. I wiercimy. Tutaj, jeśli chodzi o tą grubą okleninę, bo tu jest chyba tam trudno powiedzieć jaka, ale myślę, że 2-3 mm ma, to jak wchodzi wiertło, to trzeba uważać, bo potrafi szarpnąć i przesunąć. Opa. Najpierw tam włożę. Jak już będę miał ustawione, to dopiero ten kawałek od spodu przykręcę. Dobra, tu jest ok. I tutaj teraz chwila prawdy. Miodzio. O to chodziło. No i powiem wam, że tu już nawet bez kleju jest mega sztywne. Ale ja sobie to... Ja to sobie przejadę leciutko tym. O, tutaj mam leciuteńko mi wystaje. Ale to jest dosłownie tak wyczuwalne na palec. Tak to praktycznie tego nie widać. Ale tu już zostawię. Na mamuta sobie złapię to. Ale to dopiero później. Teraz jak już jest tak włożone, tu mam ustawione prawie że. O, tu jest ustawione na gotowca. O. I teraz mogę przykręcić sobie od spodu. Już tu miałem to. No tam będzie gorzej, ale może się uda jakoś. No tu na pewno nie widzicie. Kurde, jak to wielki.
Dobra, muszę zobaczyć najpierw, czy tu ładnie dochodzi. Tak, tu wszystko pięknie dochodzi. Dobra, wiercę i coś później będę robił, jeszcze nie wiem co. No, tu już ma. Płyta już docięta. Na dole przybite, nie wiem czy pokazywałem, na dole przybite te no stopki takie. No, bez wywój. Tu coś jeszcze mi doszło. O, teraz tak. No i legalnie. Wszystko gra i buczy. Także tutaj nie będę przykręcał. Chyba, że może dam jakieś takie malutkie narożniczki, ale to zobaczę. Przykręcę od spodu i przykręcę tam od szafy narożnikowej blaszkami. Nie będę się bawił w nic takiego, co by utrudniało mi. O, tutaj mam dostęp, także przyczepię sobie na pewno tutaj. Na pewno, no i u góry, tam i tam, czy tam cztery narożniki. Tutaj nie mam jak. No, tutaj nie ma jak, bo... No bo co? Bo jest płyta z tyłu. No, i tak to będzie wyglądać. Mam gdzieś takie narożniczki. Już szukam, pokazuję. No da narożniczki, no blaszki kątowe normalne. Takie blaszki, ale sobie pomyślałem, że tutaj mogę je dać, ale będą widoczne takie, tu na dole nie dam, tylko dam od spodu, te sobie jakoś przykręcę, myślę, że dam radę, tylko żona będzie musiała mi przytrzymać płytę, żeby się nie odsunęła. I co? A do środka może dam takie mam ładniejsze. Z zaślepkami białymi. O, pyk. I tylko będzie coś takiego wystawać. Może te dam. Muszę policzyć, ile ich mam. I wtedy zobaczę. No i już. To co trzeba było, to na gotowo. No jeszcze nie silikonowane, ale to dopiero jak żona poczyści wszystko. Tutaj to jest doklejone. I tu dokleiłem z grubego, bo miałem jeszcze to, dokleiłem z grubej i fajnie to wygląda, dobrze zrobiłem. Dobrze, że tak zrobiłem, o może tak. Tu już jest wszystko na cacy. No tu jeszcze nie montuję półek, bo to żona będzie sprzątała. Tu jeszcze muszę zamontować wentylator, ale to może zrobię osobny odcinek. Tu już podocinałem, tutaj się zdecydowałem też na zrobienie, bo w projekcie było, że tylko dotąd, a tu już ściana, ale tam musiałbym obrabiać dół jeszcze, także stwierdziłem, że zrobię w ten sposób. Tu mi leciuteńko, nie wiem czy to widać, milimetr, mam taką szczelinkę, ale to przyjdzie silikon, nie ma problemu. Tutaj listwa też jest, miało być do okna, ale to by było za wysoko blat, dlatego też tam jest wstawiony taki kawałek i on się fajnie licuje równiutko z oknem, czyli jakby ktoś się zastanawiał, to płyta 18 idealnie pasuje, bynajmniej do okna z Chris Prolu.
Tu już jest zrobione, zlew działa. Nie wiem, czy pokazywałem, bo już tu już ten nic nie cieknie. Zmywareczka wypróbowana. No jakieś tam garki były tutaj już przywiezione, to wyprałem, że tak powiem, działa wszystko dobrze. Lodóweczka też już uruchomiona, chłodzi się, na święta będzie trzeba już coś tutaj przynieść, ale nie to, że tu będziemy na święta, ale tam gdzie teraz jesteśmy u rodziców, to nie wejdzie wszystko do lodówki. No i co, i na tą chwilę wszystko, jeszcze muszę dorobić tutaj te dwie półeczki sobie na sam podocinam, a później już mi firma, która, gdzie zamawiałem meble, to już będzie mi robiła, co będzie mi robiła, aha, tutaj drzwi do spiżarki, one będą na taką wysokość, to jest tam 2,5 chyba, to mi wystarczy. No i tutaj taką małą półeczkę nad lodówkę. Na tą chwilę wszystko. Trzymajcie się, do następnego.